Prawdziwe cuda, może nawet dziwy, można było kupić na jarmarku bożonarodzeniowym na jaworznickim rynku. Organizator, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, zaprosiło na ów jarmark na sobotę 10 grudnia. Wśród wystawców zespoły śpiewacze, OSP Osiedle Stałe, Szkoły Podstawowe, Warsztat Terapii Zajęciowej, Jaworzniński Chłopiec ZHP, Jaworzniccy Pszczelarze, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Można by wymieniać i wymieniać. Wszyscy proponowali to, co idealnie nadaje się na prezent choinkowy. Nie zabrakło oczywista Młodzieżowej Rady Miasta. Przygotowaliśmy babeczki i pierniki z okazji właśnie jarmarku. Tak, ręcznie ozdabialiśmy też, zebraliśmy się i specjalnie właśnie po to. Zuchy i harcerze tradycyjnie od lat w tym bożonarodzeniowym jarmarku biorą udział. Zbieramy na koszulki zuchowe, ZHP i na chusty, tak samo jak na znaczki zuchowe. Wielkim wzięciem cieszyły się pierniczki wypiekane przez podopiecznych piwnicy pod kolegiatą. Dużo osób kupuje właśnie, bo były tylko po 3 zł i były bardzo pyszne. Na scenie prezentowały się jaworzyńskie zespoły śpiewacze w repertuarze świątecznym. Wśród proponowanych przedmiotów dominowało tzw. rękodzieło, które kupowano z wielką chęcią. No cóż, zawsze to oryginalniejszy prezent niż sklepowe seryjne świąteczne atrakcje. A przecież na przykład taki bałwanek w technice origami, proponowany przez jaworznianki, to dopiero najprawdziwsze dziwy.